Cześć, tutaj Ania. W tym filmiku porozmawiamy sobie o słowotwórstwie. Słowotwórstwo to dział językoznawstwa, czyli nauki o języku, który zajmuje się budową wyrazów oraz tworzeniem nowych wyrazów od tych już istniejących. Pojęcia związane ze słowotwórstwem to wyraz podstawowy, czyli wyraz, od którego tworzymy nowe wyrazy. Wyraz pochodny to każdy nowy wyraz utworzony od wyrazu podstawowego. Podstawa słowotwórcza, czyli ta część wyrazu podstawowego, która występuje także w wyrazie pochodnym. Innymi słowy, jest to część wspólna dla wyrazu podstawowego oraz pochodnego. Oczywiście w podstawie słowotwórczej mogą nastąpić oboczności, podobnie jak w temacie wyrazu podczas deklinacji czy koniugacji. Formant to cząstka, przy pomocy której tworzymy nowe wyrazy. Wyróżniamy trzy typy formantów. Po pierwsze, przedrostki. Przedrostki są to te cząsteczki, które występują przed podstawą słowotwórczą. Na przykład nad, pod, z, za, na i tak dalej. Następną grupą formantów są przyrostki. Przyrostki to te cząsteczki, które występują po podstawie słowotwórczej. Na przykład ać, enie, aż, ak i tak dalej. Ostatnią grupą formantów są wrostki. Wrostki występują między dwiema podstawami słowotwórczymi. Występują w wyrazach, które utworzone są od dwóch innych wyrazów. Na przykład o i y. Zdarza się, że nowy wyraz może być utworzony od kilku formantów jednocześnie. Jeszcze jednym pojęciem związanym ze słowotwórstwem jest pojęcie definicji słowotwórczej. Definicja słowotwórcza to objaśnienie wyrazu pochodnego z uwzględnieniem wyrazu podstawowego, czyli wyrazu, od którego ten wyraz pochodzi. Niekiedy definicje słowotwórcze mogą brzmieć nieco dziwnie, ale pamiętajcie o tym, że zawsze w definicji słowotwórczej musi wystąpić wyraz podstawowy. Jeżeli nowy wyraz pochodzi od dwóch wyrazów podstawowych, muszą pojawić się oba. Musicie pamiętać o tym, że wyraz pochodny może być jednocześnie wyrazem podstawowym dla innego wyrazu. Tak jest właśnie w przypadku wyrazu nauczyć. Jest on jednocześnie wyrazem pochodnym od uczyć i wyrazem podstawowym dla nauczyciel. Kolejny wyraz to dywan. Jest to wyraz podstawowy. Wyrazem pochodnym od niego będzie dywanik, utworzony za pomocą przyrostka formantu ik. Definicja słowotwórcza to po prostu mały dywan. Następny wyraz to mucha. Mucha to wyraz podstawowy. Wyrazem pochodnym od tego wyrazu podstawowego będzie muszka na przykład. Muszka, czyli mała mucha. Tutaj w podstawie słowotwórczej mamy oboczność ch do szy. Lew. Lew to wyraz podstawowy, od którego możemy utworzyć na przykład wyraz lwica. Tutaj podstawa słowotwórcza ulega skróceniu. Mamy wówczas oboczność e do zera. Kąt i mierzyć to dwa wyrazy podstawowe, od których można utworzyć wyraz kątomierz. Kątomierz, definicja słowotwórcza, to czym się mierzy kąty. Mamy tutaj, wyraz został utworzony za pomocą formantu o, będącego wrostkiem. Łamać, główka to dwa wyrazy podstawowe, od których możemy utworzyć wyraz łamigłówka. Tutaj również mamy formant będący wrostkiem, mianowicie formant i. Definicja słowotwórcza łamigłówki to to, co łamie główkę. Musicie pamiętać o tym, że formanty, oprócz tego, że pozwalają tworzyć nowe wyrazy, różnicują także ich znaczenie. Już podaję przykład, który to zobrazuje. Nauczyciel, definicja słowotwórcza, ten, kto naucza.
Nauczycielka, definicja słowotwórcza, ta, która naucza. Natomiast nauczanie, definicja słowotwórcza, to, że się naucza. Inny przykład, szkolny. Taki, który związany jest ze szkołą, przedszkolny, czyli taki, który jest przed szkołą i pozaszkolny, czyli taki, który jest poza szkołą. Pamiętajcie o tym, aby nie pomijać zaimków w definicji słowotwórczej. Wskazują one po pierwsze na część mowy, do jakiej przynależy dany wyraz oraz na kategorię. Na przykład, jeżeli powiemy ta czy ten, mamy kategorię na przykład ten, kto naucza w przypadku nauczyciela. Tutaj mamy wskazanie na płeć, czyli na kategorię wykonawców zawodu płci męskiej, a jeżeli mamy definicję ta, która naucza, mamy kategorię nazw kobiet, utworzonych od nazw wykonawców zawodu męskich. Zależność między częściami mowy a nowo tworzonymi wyrazami. Rzeczownik i rzeczownik pochodny. Na przykład od rzeczownika piłka możemy utworzyć rzeczownik piłkarz, utworzony za pomocą formantu aż, będącego przyrostkiem. Rzeczownik, przymiotnik pochodny. Na przykład piłkarz, piłkarski. Tutaj mamy właśnie od rzeczownika piłkarz utworzony przymiotnik jaki? Piłkarski. Przymiotnik, rzeczownik pochodny. Na przykład słaby, słabość. Przymiotnik, przymiotnik pochodny. Na przykład głupi, głupiutki. Przymiotnik, czasownik pochodny. Na przykład chory, chorować. Czasownik, rzeczownik pochodny. Na przykład kierować, kierowca. Czasownik, przymiotnik pochodny. Na przykład pamiętać, pamiętliwy. Czasownik, czasownik pochodny. Na przykład kupić, dokupić, przekupić. Wyrażenie przyimkowe, rzeczownik pochodny. Na przykład na czele, naczelnik. Wyrażenie przyimkowe, przymiotnik pochodny. Na przykład nad morzem, nadmorski. Trzeba, abyście poznali jeszcze kilka pojęć związanych ze słowotwórstwem. Rodzina wyrazów to grupa wyrazów, które są ze sobą pokrewne. Innymi słowy, mają one ten sam rdzeń. Na przykład rodziną wyrazu mogą być wyrazy pochodzące od wyrazu szkoła. Szkoła, szkolny, przedszkolny, pozaszkolny, przedszkole, przyszkolny, międzyszkolny. Tutaj mamy rdzeń szkoł, szkol. Występuje w nim oboczność ły do ly. Wyrazy pokrewne to te wyrazy, które w sposób pośredni lub bezpośredni zostały utworzone od tego samego wyrazu podstawowego. Na przykład stół, stolik, stoliczek, stołowy, stolarski, stolarstwo czy stolarz. Te wyrazy pokrewne tworzą rodzinę. We wszystkich wyrazach pokrewnych występuje ten sam rdzeń. Na przykład właśnie w rodzinie wyrazów pochodzących od stołu mamy rdzeń stoł, stół lub stol. Występują tutaj oboczności ły do ly i u do o. Zdrobnienia to takie wyrazy, które służą do nazywania rzeczy małych lub takich, do których stosunek mamy szczególnie bliski bądź chcemy wyrazić naszą sympatię do nich. Przykłady. Palec, paluszek. Kielich, kieliszek. Butelka, buteleczka. Krzesło, krzesełko. Lampa, lampka. Tak naprawdę zdrobnienie może również służyć wyrażeniu ironii czy drwiny. Świństwo, świństewko, Polak, Polaczek, czy kłamstwo, kłamstewko. Zgrubienia służą do wyrażenia rzeczy albo bardzo dużych, albo też naszego negatywnego stosunku do nich. Na przykład
palec, paluch, kot, kocisko bądź kocur, pies, psisko. Zwróćcie uwagę, że każdy wyraz tak naprawdę może mieć jakieś tam zabarwienie uczuciowe. Może być neutralne, negatywne bądź pozytywne. Przeanalizujmy to na przykładzie wyrazu kot. Kot to wyraz mający zabarwienie zupełnie neutralne. Kocur to wyraz mający zabarwienie negatywne. Kotek czy też koteczek to raczej wyrazy mające zabarwienie pozytywne. Podobnie z wyrazem starzec. Starzec to wyraz zupełnie neutralny. Staruch to wyraz mający zabarwienie negatywne. Staruszek to wyraz mający zabarwienie pozytywne. Zwróćcie uwagę na to, że nie od każdego wyrazu możemy utworzyć wyraz należący do danej kategorii. Na przykład od wyrazów drukarz czy murarz nie możemy utworzyć wyrazów należących do kategorii nazw kobiet wykonujących ten zawód. No bo na przykład od wyrazu drukarz byłoby drukarka. Trochę nie bardzo. Istnieje taki wyraz, ale oznacza on przyrząd do drukowania. Od wyrazu murarz musiałby być utworzony wyraz murarka. Taki wyraz też istnieje, ale oznacza on raczej nazwę specjalności murarka. Kolokwialny zresztą. Wyrazy możemy podzielić także na wyrazy podzielne słowotwórczo i niepodzielne. Podzielne to takie, które pochodzą od innego wyrazu. Na przykład lalka, zupka, szafeczka. Niepodzielne to wyrazy, które nie pochodzą od innych wyrazów. Są wyrazami samymi w sobie. Na przykład krzesło, dom, dąb itd. Przy okazji omawiania zagadnień związanych ze słowotwórstwem powinniśmy wspomnieć sobie także o takich zjawiskach jak neologizmy czy wyrazy złożone. Neologizmy to wszystkie nowe wyrazy, które utworzone są albo na potrzeby nazwania jakichś nowych rzeczy bądź zjawisk, czy też na potrzeby ostatnio reklamy. Bardzo często tworzy się neologizmy. Są one zjawiskiem dobrym, jeżeli właśnie służą czemuś, służą nazwaniu na przykład nowych rzeczy czy zjawisk. Są zupełnie niepotrzebne, jeżeli występuje już jakiś wyraz odnoszący się do pewnej rzeczy czy zjawiska właśnie w polszczyźnie i tworzymy drugi, który no, jest, bo jest, ale właściwie niekoniecznie musi być, tak? Ponieważ już istnieje inny. W neologizmy, w momencie, kiedy już wejdą do języka i są używane przez jakiś czas, przestają być neologizmami. Wyróżnić możemy kilka typów neologizmów. Pierwszym z nich są neologizmy znaczeniowe, inaczej semantyzmy czy też neosemantyzmy. Do neologizmów znaczeniowych należeć może na przykład wyraz komórka, który kiedyś odnosił się bardziej do pomieszczenia, jakiegoś tam składziku. Natomiast w tej chwili już bardziej kojarzy się po prostu z telefonem komórkowym. Neologizmy leksykalne, czy też wyrazowe, to nowe wyrazy, które służą nazwaniu nowych rzeczy bądź zjawisk. Neologizmy słowotwórcze, to nowe wyrazy utworzone od wyrazów już istniejących. Gdybym chciała sobie w tej chwili utworzyć neologizm od wyrazu szafa na przykład, mogłabym powiedzieć szafidło, wielka szafa. Mam nadzieję, że ten neologizm nigdy nie wejdzie do polszczyzny, oby nie. Ale każdy nowo utworzony wyraz kiedyś był neologizmem. Dzisiaj już na przykład wyraz powiedzmy nauczycielka nie jest postrzegany jako neologizm, ale kiedyś neologizmem był. Neologizmy frazeologiczne to każdy nowy związek frazeologiczny wymyślony ostatnio właśnie bardzo często na potrzeby reklamy. Na przykład jest kran chips, jest impreza. Albo dwa w jednym.
To też taki neofrazeologizm, czy metoda Nagłoda. Neologizmy poetyckie, artystyczne. One są stosowane na potrzeby jakiegoś dzieła literackiego, czy też scenicznego, muzycznego itd. Wyrazy złożone to wyrazy, które powstały z dwóch innych wyrazów. Mają dwie podstawy słowotwórcze. Wyrazy złożone możemy podzielić na złożenia, czyli wyrazy pochodzące od dwóch innych wyrazów, połączone wrostkiem i, o, czasem u. Odmienia się tylko drugi człon złożenia. Na przykład zlewozmywak, meblościanka, cudotwórca. Inną grupą wyrazów złożonych są zestawienia. To dwa wyrazy, no, czasami trzy, które odnoszą się do tej samej rzeczy bądź do tego samego zjawiska. Na przykład Boże Narodzenie, Owczarek Niemiecki, Stare Miasto. Zrosty to trzecia grupa wyrazów złożonych. One składają się z dwóch bądź trzech wyrazów. Zrośniętych w jeden, na przykład Białystok, Wielkanoc czy Wiarygodny. Mogą one pozostawać w różnych relacjach. Na przykład Białystok to związek zgody, Wielkanoc to związek rządu, a Wiarygodny to związek przynależności.